Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Stefan i Halina nie byli piękną parą według światowych standardów urody, jeśli takie w ogóle istniały. Halina była brunetką o pełnych kształtach, niebieskich oczach, zgrabnych dłoniach pianistki i wiecznie mętnym spojrzeniu. Była dobrze zorientowana w muzyce, poezji, sztuce współczesnej i literaturze, była doskonałą gospodynią i potrafiła prowadzić rozmowę w każdym towarzystwie. Kochała operę i balet. Mając dwa wyższe wykształcenia i mnóstwo kursów w zupełnie różnych kierunkach, nigdy nie odnalazła się w żadnej dziedzinie, więc nigdzie nie pracowała i ciągle się doskonaliła i szukała sensu życia. Stefan był wysokim, postawnym mężczyzną, o surowych rysach twarzy, nieproporcjonalnie wysuniętej szczęce, z ogromnymi łapami, z trwałymi modelami, który ledwo skończył technikum. Kompletnie nie znał się na sztuce, ciągle opowiadał wulgarne dowcipy, głośno śmiał się z własnych żartów. Nikt z otoczenia nigdy nie rozumiał, co może łączyć dwoje bardzo różnych ludzi. Ale wbrew wszystkim, którzy mówili, że ich związek jest skazany na porażkę, Stefan przez 10 lat nosił żonę na rękach i co wieczór słuchał jak Geera na pianinie, a ona znosiła to, że głośno chrapał na balecie i ciągle źle stawiał filiżanki. Byli jak plus i minus i tworzyli idealny związek, uzupełniając go swoimi sprzecznościami. Być może już dawno by się sobą znudzili, ale Stefan pracował jako brygadzista elektryków. Ciągle jeździł w delegacje na budowy, czasem mieszkał tam przez pół roku. Żona przyjeżdżała do niego raz lub dwa razy w miesiącu, sprzątała wynajmowane mieszkanie, które mógł dzielić z kimś innym. Prała, prasowała, gotowała jego ulubione potrawy i wracała. Ale w tych miesiącach, kiedy mąż był w domu, Halina organizowała przyjacielskie spotkania. Przygotowywała z wyprzedzeniem program kulturalny, żeby mąż nie zwariował. Oddawała się bez reszty gotowaniu najwykwintniejszych potraw. Czytała w łóżku poezję i urządzała wieczorki muzyczne. Stefan kochał swoją córeczkę, jak ją czule nazywał w domu. Wydawała mu się nimfą z innego świata. Spełniał wszystkie jej zachcianki. Wspierał, gdy chciała iść na kolejne kursy psychologiczne, wokalne, manikur, gerły na gitarze, projektowania i wiele różnych, na które uczęszczała, będąc pewna, że to jest jej powołanie. A wszystko, co było wcześniej, to tylko odskocznia do dalszego rozwoju. Halina bardzo lubiła swojego męża. Już na początku ich znajomości postawiła sobie za cel zrobienie z niego kulturalnego człowieka. W domu nazywała go misiem, a on, nawiasem mówiąc, wyglądał jak wielki włochaty niedźwiedź. Czytała mu wiersze, grała na pianinie i była pewna, że on to uwielbia. A on tylko patrzył z miłością na jej dłonie latające po klawiszach. Przez lata mieli wspólnych znajomych, którzy byli przyzwyczajeni do wszystkich ich dziwactw. A kto by nie był, każdy miał swoje karaluchy w głowie. Podczas tych długich miesięcy, kiedy Halina była sama, oddawała się swoim pasjom. Chodziła na premiery teatralne, wystawy i seminaria, mogła sobie pozwolić na nic niegotowanie i zajadanie słonecznej energii rogalikami. Jednego z takich dni Halina poznała bardzo sympatyczną kobietę o imieniu Natalia. Być może miała inne imię nadane przez rodziców, ale prosiła, by nazywać ją tak, a nie inaczej. Poznały się na kursie medytacji światła i wewnętrznej świadomości. Kiedy wykonywała jakieś ćwiczenia, wydawała specjalne dźwięki, które w podświadomości Haliny brzmiały jak dźwięki skrzypiec. Natalia też była niska, bardzo szczupła, giętka, o włosach koloru hebanu i zielonych oczach. Halina widziała w niej siebie. Dokładnie tak Halina czuła swój wewnętrzny świat pod warstwami znienawidzonej skóry i markowych ubrań. Przez kilka sesji, zamiast słuchać mentorki i odkrywać swój wewnętrzny potencjał, Halina wpatrywała się w Natalię i jej płynne, pełne gracji ruchy. W końcu pragnienie piękna, a za takie uważała Natalię, wzięło górę nad nieśmiałością i podeszła do niej. Przepraszam, ćwiczysz od dawna. Jesteś w tym taka dobra, ale nie mogę się skupić. I nie będziesz, jeśli będziesz się tak na mnie gapić. To znaczy, lubię mężczyzn. Sięgnęła po torebkę i odwróciła się do Haliny. A wiesz, jeśli nie jesteś lesbijką, to nie jesteś lesbijką, prawda? Halina potrząsnęła głową, nie bardzo wiedząc, o co jej chodzi. Czy naprawdę wyglądała, jakby podobały jej się kobiety? Czy naprawdę patrzyła na Natalię w taki sposób, że mogła tak pomyśleć? Dobra,
Skoro wolisz mężczyzn tak samo jak ja, to chodźmy do kawiarni. Jestem głodna. To właśnie tam, w kawiarni, poznały się bliżej. Natalia twierdziła, że jest potomkinią starożytnej rodziny szamanów, ale ponieważ jej matka nie przestrzegała dziedzictwa kulturowego swojej rodziny, musiała nauczyć się wszystkiego od nowa, aby żeńska linia szamanów nie zniknęła całkowicie. Dlatego uczęszcza na wiele medytacji, w tym medytacje tantryczne, aby z góry mogła być prowadzona na ścieżkę, którą kroczyły jej prababki i tak dalej. Halina słuchała Natalii i coraz bardziej chciała też zostać szamanką. Teraz zrozumiała, że po to chodzi po tej ziemi i nawet Stefan wydał jej się przewodnikiem, który pomoże jej odnaleźć się w tej dziedzinie. Możesz mnie nauczyć? Nauczyć ciebie? Wiesz, ile podróżowałam? Ile literatury przeczytałam? Mieszkałam w Chinach z mnichami przez prawie 2 lata, jedząc surowy ryż i wodę. Naprawdę chcę być taka jak ty. Halina powiedziała cicho i spuściła oczy. Spróbujemy cię na coś przerobić. Może dostaniesz trzecie oko. Czy ty masz trzecie oko? Mam wszystko, czego potrzebuję, aby pomóc ludziom stać się oświeconymi. Nie mógłbyś mi pomóc? Tak, mógłbym. Słuchaj, dlaczego tu siedzimy? Mieszkasz daleko stąd? Nie, mam samochód. W każdym razie, chodźmy do ciebie. Pokażę ci, jak wejść do kronik Akaszy. Kroniki Akaszy czego? Zobaczymy, kim byłaś w poprzednich wcieleniach i czy warto ci pomagać. Halina zapłaciła, machając ręką w proteście, gdy Natalia sięgnęła po torebkę. Wyszły z kawiarni i skierowały się do samochodu. Nie, nie szła. Płynęła po zakurzonym chodniku, a wszyscy mężczyźni patrzyli na nią. Halina też tego chciała. Nie, żeby chciała, żeby mężczyźni odwracali za nią szyję, choć nie było na świecie kobiety, która nie lubiłaby męskiego podziwu. Bardzo kochała swojego męża, a on właśnie tak na nią patrzył. Chciała się tak unosić i ignorować całą marność tego bezwartościowego świata. Zupełnie jak święta, pomyślała Halina. Spędziły w domu około 3 godzin. Natalia powiedziała Halinie, że w swoim poprzednim życiu była księżną Francji, potem cyganką. A przed księżną była oczywiście czarodziejką w średniowieczu, co jest tym samym co szamanka i dlatego ma wszystkie przesłanki, aby ożywić te moce. Oczywiście pomoże jej w tym, w końcu nie bez powodu spotkały się tu i teraz. Musiała tylko uwolnić cały przepływ energii i skierować go we właściwym kierunku. Usiadły na macie do jogi, którą kiedyś lubiła Halina, medytowały, śpiewając mantry głosem z drugiej klatki piersiowej. Zadzwonił dzwonek do drzwi. Natalia nawet podskoczyła. Wyglądało to komicznie, biorąc pod uwagę, że siedziały w pozycji lotosu. Co się stało? To pewnie Wanda. Wybierałyśmy się z nią dzisiaj na wystawę impresjonistów. Halina wstała, podeszła do wizjera, na wszelki wypadek sprawdziła przeczucie i kliknęła zamek. To była koleżanka Wandy z liceum. Zupełne jej przeciwieństwo, zarówno pod względem wyglądu, jak i sposobu myślenia. Jasna, wysoka blondynka, bardzo szczupła i delikatna. Chodziły razem z Haliną do szkoły, najpierw do liceum, potem do instytutu. Wanda od razu poszła na swoją specjalizację, zrobiła wielką karierę, awansowała na zastępcę dyrektora firmy budowlanej, wyszła dobrze za mąż. Kilka lat temu urodziła nawet dziecko. Nigdy nie podzielała poszukiwań sensu życia swojej przyjaciółki, ale nie przeszkadzało jej to w przyjaźni. Często chodziły razem na premiery teatralne i wystawy. Mąż Wandy, wiecznie latający przyjaciel, nie witał jej z radością, ale puszczał do niej żonę, żeby nie psuła pogody w domu. Szkoda, poznałam tak wspaniałego człowieka. Medytowaliśmy. Nie zdawałam sobie sprawy z upływu czasu. Chodź, przedstawię cię. Natalia już dawno przeszła do kuchni i wyzywająco wpatrywała się w swojego gościa. Wanda obdarzyła nową znajomą spojrzeniem. Znała Halinę dobrze, wiedziała, że jest bardzo wrażliwa, zupełnie nieprzystosowana do współczesnego życia. Musiała urodzić się w XIX wieku, jakaś duszna młoda dama, za sprawą której ojciec i matka oraz nianie obmyślali i rozwiązywali wszystkie życiowe nieszczęścia, a potem jej mąż. Tyle razy była oszukiwana przez cyganki i babki. Mąż Haliny w takich momentach śmiał się głośno, przytulał zdenerwowaną Halinę, obracał ją w ramionach, po czym odstawiał na swoje miejsce i dawał klapsa w nos. Nie szkodzi, zapracujemy na to. Jesteś moją eteryczną wróżką. Wandzie generalnie wydawało się, że właśnie dlatego wciąż są razem. Halina po prostu by bez niego nie przeżyła.
Dziewczyny napotkały swoje spojrzenia i od razu zrozumiały, że przyjaciółkami nie zostaną, ale wrogami najprawdopodobniej tak. Natalia wyciągnęła przed siebie rękę miniaturowej brunetki, obwieszoną bransoletkami z różnych materiałów. Były tam bransoletki z koralików, paciorków, nici, skóry i niedrogiej biżuterii. Wanda zaś wyciągnęła rękę z drogim zegarkiem na nadgarstku. Dziewczyny rzuciły sobie jeszcze po jednym oceniającym spojrzeniu i odwróciły się od siebie. Oczy Haliny zalśniły szczęściem. Jej dwie najlepsze przyjaciółki spotkały się. Fakt, że znała Natalię od kilku godzin, w najmniejszym stopniu jej nie krępował. Od razu zobaczyła w niej pokrewną duszę i swoją własną osobę i była to przyjaźń na całe życie. Ja już wychodzę. Spotkajmy się następnym razem i kontynuujmy. Natalia z gracją podniosła się z krzesła i ruszyła korytarzem. Miło było cię poznać, krzyknęła za nią Wanda. Tak, tak było. Natalia mruknęła do siebie. Halina zauważyła negatywne nuty w słowach Wandy i szybko powiedziała. Do zobaczenia na mieście i pakuj się szybko. Jedziemy, tak? Tak. Halina wróciła 2 minuty później. Usiadła na krześle obok przyjaciółki i ujęła jej dłonie w swoje. Tak się cieszę, że się poznałyście. Nie masz pojęcia, jaka ona jest. Jest taka podnosząca na duchu. Pomogła mi odnaleźć siebie. Teraz wiem, czego chcę. Wanda westchnęła. Tak często słyszała to od swojej przyjaciółki. Najpierw postanowiła zostać piosenkarką. Wydała kilka pensji męża na kursy wokalne. Zapłacił nawet za nagranie jej piosenek w studiu. Ale nikt nie kupował jej piosenek. Nikt nie zapraszał na występy, a nawet pieniądze męża nie były w stanie wypchnąć ich do radia. Halina szybko przygasła, ale po kilku tygodniach była przekonana, że jest kosmetyczką od Boga. Stefan znów dał jej pieniądze na szkolenie, kupiła wypasioną kanapę i mnóstwo kosmetyków. Razem z Haliną spędziły kilka wieczorów na wyklejaniu reklam, ale klientki nie przychodziły tłumnie i po miesiącu pracy Halina zrezygnowała z pomysłu. Wtedy była już pewna, że jej przeznaczeniem jest tworzenie wykresów urodzeniowych, bycie trenerką jogi, pisarką i poetką, psychologiem, psim fryzjerem. Zaczęła nawet robić na drutach flanele i czapki DLA kotów. Stefan kiwał głową z pobłażaniem, otwierając portfel na nowe hobby ukochanej. Po kilku miesiącach znajdowała sobie coś nowego. On próbował sprzedać kupiony wcześniej sprzęt. Dzięki Bogu, czasem mu się udawało i inwestował w nowe. Co było tym razem? Czule nazywana Wandą Halina. Och, nie masz pojęcia, powiedziałam, zapisując się na kurs medytacji światła. Szukamy swojego wnętrza i próbujemy pogodzić je z naszym ciałem. Tak szczerze to zauważyłam Natalię już dawno temu. Robi to z taką łatwością, nie tak jak ja. I dzisiaj w końcu udało nam się porozmawiać. Tak łatwo się z nią rozmawia, jakbym znał ją całe życie, chociaż znam ją dopiero od kilku godzin, a ty zaciągnęłaś ją prosto do swojego domu. Wanda przerwała przyjaciółce. Daj spokój, gdzie miałam ją zaprosić? Przecież ćwiczyliśmy. Co takiego? Dowiadywałyśmy się, kim byłam w poprzednich wcieleniach. Możesz mi powiedzieć po drodze, albo pójdziemy na wystawę w rajstopach i koszulce. A teraz zadzwoń po taksówkę. Chcę się napić szampana. Zadzwonię. Kontynuuj. Wieczór przebiegł pięknie. Oczywiście w taksówce. Halina paplała w kółko o swoich przeszłych reinkarnacjach i o tym, jak bardzo chciałaby mieć wgląd w swoją przeszłość, że dobrze by było, gdyby Wanda wiedziała, kim była w poprzednim życiu i że być może to, co robi teraz, nie jest tym, co powinna robić. Wanda była coraz bardziej zmęczona tymi wszystkimi bzdurami, ale nie okazywała tego jak zawsze. Dobrze się stało, że gdy tylko znalazły się w sali z obrazami, Halina odwróciła uwagę i zaczęła podziwiać obrazy artystów. Potem piły szampana na otwartej werandzie w luksusowej restauracji. Rzadko pozwalali sobie na takie wydatki. Halina miała wieczną naukę. Wanda ulubione dziecko. Halina wróciła do domu o północy. Stefan nie dzwonił. Dzwonili codziennie tylko wtedy, gdy były jakieś wiadomości. Ale codziennie życzyli sobie dobranoc i dzień dobry. Napisała wiadomość do męża i nie czekając na odpowiedź, pogrążyła się w objęciach Morfeusza. Rano obudził ją dzwonek telefonu. Nie otwierając oczu, sięgnęła pod poduszkę po telefon i nacisnęła przycisk. Dzień dobry, kochanie. Daj spokój, misiu. Co ty robisz tak wcześnie? Jeszcze nie wstałam. Przepraszam, kochanie. Dzwonię, żeby dać ci znać, że kupiłem ci bilety. Tęsknię za tobą. Kiedy? Jutro. Wpadnij z wizytą. Oczywiście, kochanie. Idź, prześpij się trochę. Jakieś plany na dzień? Nie? Idź spać.
Idź spać. Halina wyłączyła telefon i oparła się plecami o poduszkę. Sen minął. Wpatrywała się w sufit, decydując, co dziś robić. Mogła cały dzień leżeć w łóżku, oglądać telewizję albo moczyć się w wannie z bąbelkami, albo zadzwonić do Natalii i pomedytować w parku. Pogoda miała być cudowna, ale niezręcznie było dzwonić do Natalii, jakby się narzucała. Najpierw pójdziemy do fryzjera i przygotujemy się na spotkanie z mężem. Dzień minął w przyjemnym zgiełku. Kolejne 4 dni, które spędziła ze Stefanem, minęły jak kilka godzin. Tęskniła za kursami, ale mąż był o wiele ważniejszy. Do domu poleciała zmęczona i szczęśliwa. Jakież było jej zdziwienie, gdy na progu swojego mieszkania zobaczyła wkurzoną Natalię z 2 wielkimi torbami w rękach. Natalia, kochanie, co się stało? Halina jedną ręką zaczęła szukać klucza w torbie, a drugą próbowała uspokoić przyjaciółkę, która upadła na piersi i szlochała. W końcu drzwi się otworzyły i weszły do mieszkania. Natalia, nie zdejmując butów, weszła do przedpokoju i padła na kanapę z twarzą w poduszce, nie przestając szlochać. Wtedy przemówiła. Wyrzucił mnie. Najpierw mnie pobił, a potem wyrzucił. Nie mam dokąd pójść, zupełnie nigdzie. Nie zostawiłabyś mnie w takiej sytuacji, prawda? Oczywiście, że nie. Kim on właściwie jest? Halina nie do końca rozumiała sytuację. Marian, mój chłopak, a raczej były chłopak, poznaliśmy się na kursie. Byliśmy partnerami przez 2 lata, a teraz on mnie nie potrzebuje. Nie mówiłam ci o nim, bo to nie było ważne, a teraz tym bardziej nie. Co to ma być, seks tantryczny? Tak. Natalia rozpłakała się jeszcze mocniej. Dam ci trochę waleriany. Halina pospieszyła do kuchni, wyjęła z szafki lekarstwa, znalazła środek uspokajający, przyniosła go przyjaciółce, usiadła obok niej na kanapie. Możesz zostać jak długo chcesz, szczerze mówiąc. Stefan będzie tu za 2 miesiące i na pewno nie będzie miał nic przeciwko temu, żebyś została z nami. Halina przytuliła przyjaciółkę i podała jej szklankę. Wypij, uspokój się i chodźmy na herbatę i ciastka. Wieczorem tego samego dnia Halina miała spotkać się z Wandą, ale spotkanie musiała odwołać. Po prostu nie mogła zostawić Natalii w tak przygnębiającym stanie. Zwariowałaś? Zaprosić ją na herbatę to w porządku, ale żeby zamieszkała w twoim mieszkaniu, w ogóle jej nie znasz. A co jeśli to oszustka? A ty nie znasz Wandy. Jest bardzo miła. Czuję to podświadomie. Przyjadę wieczorem zrobić ci pranie mózgu. Poczekaj. Wanda odłożyła słuchawkę i wybrała numer Stefana. Stefan, cześć, ryknęła. Słuchaj, Halina zaprosiła do domu tę dziewczynę Natalię. Na pewno słyszałeś o jej nowej koleżance. Słyszałem. Przez całe 4 dni opowiadała mi o tym, jak medytują. I nie przeszkadza ci to? Nie wiedziałem. Zadzwonię wieczorem, zapytam ją. Dlaczego jesteś taki podekscytowany? Sam ją widziałeś? Chyba tak. Idę dzisiaj do ciebie, wygląda normalnie. A raczej zupełnie nienormalnie jak Halina. To znaczy, że będzie miała z kim chodzić na kursy. Niech jej będzie, byle nie płakała. Słuchaj, nie lubię jej. Nie wiem dlaczego. Dobra, coś wymyślimy. Dzięki za telefon. Wiem, że nigdy nie zostawisz mojej Olgi w tarapatach. Okej, pa. Stefan odłożył słuchawkę i zamyślił się. W zasadzie nie miał nic przeciwko temu, żeby jego żona miała nową przyjaciółkę, zwłaszcza jeśli podzielała jej zainteresowania. Może teraz słuchałaby wieczorami poezji i Chopina, albo grała na 2 ręce. Stefan uśmiechnął się do własnych myśli. A zresztą, przynajmniej to jej nowe hobby nie kosztuje go fortuny, co już jest dobrą rzeczą. A w to, że jego żona wkrótce się wypali i będzie chciała na przykład chodzić na kursy projektanta krajobrazu, a nie uprawiać jogę, nawet nie wątpił. Niech więc żyje, póki on tu jest, a potem się zobaczy. Wanda nie dała rady. Jej syn wieczorem dostał gorączki i spotkanie trzeba było przełożyć. Halina była trochę zdenerwowana. Przygotowała DLA gości pyszny tort, ale Natalia jakby nawet ucieszyła się z przyjacielskiej nasiadówki i zaproponowała wyjście do parku, aby pomedytować na świeżym powietrzu, patrząc na piękny zachód słońca. Halina chętnie zgodziła się i spędziły razem miły, spokojny wieczór. Natalia szybko zadomowiła się w domu. Właścicielka dała jej pokój. Kiedyś było to jej biuro, w którym pracowała z klientami, a potem stało się jej azylem, gdy mąż był w domu. Halina od razu wyjaśniła, że sama gotuje i sprząta, a Natalia jest gościem honorowym. Gość kładł się na łóżku,
Czasem znikał na kilka godzin, a potem ćwiczył swoją mantrę, zapraszając Halinę do przyłączenia się. Halina była szczęśliwa. Nareszcie znalazła kogoś, kto ją rozumie. Wszystkie jej myśli, przeżycia, od kogo może się czegoś nauczyć i z kim może się doskonalić duchowo. Odwołała nawet kilka spotkań z Wandą. To właśnie w tych dniach Natalia zorganizowała jej ciekawszą rozrywkę, w której mogła się rozwijać duchowo, a mianowicie sesję Uira, podczas której przywołały stare ciało Haliny jako czarodziejki. Halina nic wtedy nie czuła, ale Natalia wpadła w trans i rozmawiała ze swoją podświadomością z przeszłości. To było cudowne. Dowiedziała się o sobie tyle, że teraz całkowicie zaufała Natalii. Opowiadała o Stefanie, o ich planach, o swoim samorozwoju i o tym, co chciałaby jeszcze osiągnąć. Natalia w pełni wspierała przyjaciółkę. Nie paplała jak Wanda o wtrącaniu logiki i o tym, że czas, aby Halina przestała szukać siebie i znalazła odpowiednią pracę. Bardzo chciała, aby Natalia poznała jej męża. Była pewna, że Stefan będzie ją wspierał i zrozumie, jaki skarb mieszka w ich domu. Pewnego wieczoru Natalia odmówiła kolacji i powiedziała prawie szeptem, że idzie na imprezę tantryczną. Halina bardzo chciała tam pójść, ale przyjaciółka nie zaprosiła jej do siebie, a szkoda. Została w kuchni zmywać naczynia, a Natalia poszła wznosić się na duchowe wyżyny. Czekała na nią kilka godzin. Zdążyła nawet poskarżyć się na nią mężowi, ale gdy usłyszała, że jest kategorycznie przeciwny temu pomysłowi i gdyby, nie daj Boże, jeszcze raz usłyszał coś takiego, to w jego domu i w życiu jego żony w zasadzie nie byłoby przyjaciółki. Halina stanowczo postanowiła dowiedzieć się o tym wszystkim czegoś więcej i po raz pierwszy w życiu skłamała mężowi, że wcale nie jest tym zainteresowana, tylko obrażona, że gdzieś pojechali bez niej. Natalia wróciła z płonącymi oczami i powiedziała, że znalazła nowego partnera do osiągnięcia nirwany. Halina spojrzała na przyjaciółkę wszystkimi oczami i bardzo chciała być zaproszona na takie spotkanie. Nie patrz na mnie jak krowa na trawę. Chcesz, żebym następnym razem zabrała cię ze sobą? Tak, tak, bardzo bym chciała. Jeśli nie masz partnera, to może to być ktokolwiek, a wieczorem może być ich kilku. Czy będziesz musiała z nimi spać? Halina zapytała, jąkając się. Głupia jesteś, nie? Ale oczywiście, jeśli chcesz, możesz tam znaleźć partnera tantrycznego, ale szczęście mają tylko wybrani i wtajemniczeni. A ponieważ nigdy nie byłeś na takich wydarzeniach i jesteś totalnym zerem w tych sprawach, po prostu uczysz się o sobie, poszerzając swoje dotykowe granice. Och, to świetnie. Dopóki Stefan się nie dowie. Cóż, jeśli mu nie powiesz. Natalia uśmiechnęła się. Nie dowie się. Tak, lepiej nic nie mówić. A kiedy będzie następny raz? Już niedługo. Na pewno ci powiem. Zadowolona i szczęśliwa Natalia poszła do swojego pokoju. Halina postanowiła nie tylko ukryć zbliżający się wyjazd przed mężem, ale również przed Wandą, która uporczywie namawiała ją do wyjścia gdzieś poza mieszkanie, w którym była Natalia. Proponowała to coraz częściej, ale Halina powoływała się na pilne sprawy. Nie chciała być upominana jak mała, krnąbrna uczennica. Minęło kilka dni. Stefan zadzwonił i powiedział, że tęskni za nią i chce się zobaczyć z żoną. Halina zaczęła pakować swoje rzeczy. Oczywiście nie chciała zostawiać przyjaciółki samej na długo, ale musiała wyrwać się na kilka dni. Natalia wpadła w prawdziwą histerię z powodu wyjazdu Haliny. Powiedziała ni stąd, ni zowąd, że zaplanowała na te dni seminarium z praktyki tantrycznej. I nic wcześniej nie mówiła. Chciała, żeby to była niespodzianka. Umówiła się nawet z niejakim Eugeniuszem, praktykiem, że obejmie Halinę swoim patronatem. Halina była rozdarta między mężem, przyjaciółką i ciekawością, ale miłość do męża zwyciężyła i poleciała sprzątać i karmić Stefana domowym barszczem. Przez dwa dni chodziła po mieszkaniu przygnębiona, z pretensjami do siebie, martwiąc się, że znowu nie zostanie wezwana lub będzie musiała długo czekać. Stefan oczywiście nie potrafił jej powiedzieć, dlaczego jest w złym nastroju. Była więc coraz bardziej zdenerwowana i drugiego dnia, już w porze lunchu, zaczęła pakować swoje rzeczy. Och, czy ja cię tak szybko nudzę, kotku? Nie, chodzi o to, że sama to powiedziałaś, nieznajoma, a teraz zostawiłam ją samą w naszym mieszkaniu. Masz trochę zdrowego rozsądku w głowie, słoneczko? Stefan uśmiechnął się i pocałował żonę w czubek głowy. Widać, że ma na ciebie bardzo dobry wpływ. Chodź, zawiozę cię na lotnisko, a wcześniej zatrzymam się na lody. Uświadomienie sobie czegoś w końcu nie sprawi, że samolot wystartuje szybciej. Jasne, chodźmy,
Na lotnisku Halina czekała na taksówkę, jakby w domu wybuchł pożar i musiała go ugasić. Kupiła drobną pamiątkę, którą chciała podarować przyjaciółce w ramach przeprosin i przyrzeczenia, że już nigdy nie odmówi jej zaproszenia, nawet przez wzgląd na męża. W domu Halina czekała na obrażoną Natalię. Ta zamknęła się w swoim pokoju i nawet nie zajrzała do podarowanej jej przez Halinę torebki. Natalia była obrażona przez kilka dni. Nie wychodziła na śniadanie. Potem w milczeniu poszła do kuchni, wypiła herbatę i wyszła z domu. Wróciła wieczorem bardzo zadowolona. Uśmiechnęła się tajemniczo, gdy Halina spojrzała na nią, a ona oczywiście spojrzała. Po czym odwróciła się do Haliny, zacisnęła usta i wyzywająco poszła do swojego pokoju. Przestań się dąsać. W końcu Halina nie wytrzymała dłużej. W końcu to mój mąż, a takich seminariów będzie jeszcze wiele. Mąż najadł się gruszek. Natalia prychnęła. Co z niego za mąż, skoro w ogóle cię nie wspiera i nie rozumie, jakie to DLA ciebie ważne? Przecież tantra to nie jest czysty seks. Czuję się, jakbym ciągnęła cię na imprezę DLA swingersów. On zawsze wspiera, a potem po prostu jeszcze tego nie rozumie. Rozumiesz? Natalia, kochanie, rozumiem. Dobra, zapomnij, ale masz mnie słuchać we wszystkim. Oczywiście, oczywiście, zgadzam się. Halina rzuciła się na Natalię i pocałowała ją w jeden i drugi policzek. Tak bardzo za tobą tęskniłam. Chyba ci mówiłam, że nie jestem lesbijką. Przestań mnie lizać. Natalia, kiedy? Kiedy? Czy to zależy ode mnie? Siedź tam i czekaj. Chodź, napijemy się herbaty i zjemy kotlety. Chudniesz. Potem wypiły herbatę. Halina opowiedziała, jak poszła do męża. Natalia ziewała, ale słuchała uważnie. Minął tydzień. Pewnego wieczoru Natalia wleciała do pokoju, wzięła Halinę za rękę i powiedziała: to już, szykuj się. Kiedy? Idę dziś do Wandy. Nie widziałyśmy się miesiąc. Znowu ty? Nie, zaraz zadzwonię. Możemy się spotkać jutro. Świetnie. Przy okazji wypożyczają telefony. Stefan, lepiej miej coś do powiedzenia wcześniej, żebyś się nie rozpraszał. W porządku. Dotarli do zwykłego biurowca. Ludzie wchodzili przez jedne z drzwi, kobiety i mężczyźni, czasem w parach, czasem samotnie. Przy wejściu zostali poproszeni o założenie ochraniaczy na buty i oddanie telefonów. Halina posłusznie zrobiła wszystko, o co ją poproszono. Weszli do niewielkiej sali. Było już sporo osób i choć tantra zakłada komunikację z partnerem, to takich singli jak ona było sporo. Natalia przedstawiła ją swojemu sensei, który monotonnie recytował mantry przez cały czas praktyki i wydawał polecenia oraz Eugeniuszowi, który był stałym bywalcem tych spotkań. Najpierw na komendę sensei wdychali i wydychali powietrze, potem podzielili się na pary i po prostu tańczyli powoli, dotykając partnerów. Natalia tańczyła z Eugeniuszem, Halina wybrała łysego mężczyznę po 40. Na początku było to niezbyt przyjemne i dziwne obejmować obcego mężczyznę, ale potem przyzwyczaiła się do tego. W trakcie tańca partnerzy zmieniali się jeszcze kilka razy. Halina dała się wciągnąć, rozluźniła się i nawet zaczęło jej się podobać wolne tempo tańca i monotonny głos. Halina zdała sobie sprawę, że nigdy nie powie Stefanowi o dzisiejszym wieczorze. Był strasznie zaborczy i strasznie zazdrosny. Gdyby zobaczył, że jacyś mężczyźni obmacują jego żonę, rozerwałby ten pokój na strzępy. I nie było sposobu, aby pokazać, że te prawie ledwo wyczuwalne dotknięcia nie miały podtekstu erotycznego. Potem zajęli się jogą. Potem, jak na komendę, zasłonili sobie oczy czarnymi przepaskami i znów zaczęli poruszać się w tańcu, dotykając kogoś i czując dotyk innych osób na swoich ramionach, piersiach, plecach, całym ciele. Halina czuła się nieswojo i nie mogła się całkowicie rozluźnić. Wyobrażała sobie Stefana wchodzącego do pokoju i widzącego to wszystko. Dopiero pod koniec sesji potrafiła się wyabstrahować i trochę rozluźnić. Następnie ponownie wybrali partnerów i zaczęli wibrować, drgając w rytm muzyki. Dopadła Eugeniusza, złapali rytm i zaczęli wibrować razem. Z daleka wyglądało to jak imitacja seksu, ale nią nie było. Zaczęła grać hipnotyczna muzyka, a tu i ówdzie pojawiały się dźwięki, które wyraźnie wskazywały, że jest to akt DLA dorosłych. Potem rozluźniły się na macie i wsłuchały w swoje ciała. Halina wyszła podniecona i uduchowiona. Zdała sobie sprawę, że wszystko jej się podoba i że to jest to, czego jej brakowało przez cały ten czas. Eugeniusz wyszedł z nimi i zaczął chwalić Halinę. Ona sama potrafiła się rozluźnić i poczuć swoje ciało.
Policzki Haliny płonęły od wzruszenia i komplementów. Ponadto Eugeniusz patrzył na nią zachłannym wzrokiem wygłodniałego mężczyzny, a tak szczerych spojrzeń Halina nigdy nie widziała, chyba że ze strony męża. Natalia poklepała ją po ramieniu, pożegnały się z Eugeniuszem i pojechały do domu. W domu Halina podzieliła się swoimi odczuciami. To jest wspaniałe. Naprawdę poczułam seksualne wibracje, choć nawet nie dotknęłam ciała mężczyzny. Ale mówiłam ci, że to nie jest spotkanie kobiet i mężczyzn, którzy chcą się tylko kochać. To transformacja energii seksualnej w energię życiową. Czyż to nie wspaniałe? To jest piękne. Chciałabym wziąć udział w tych zajęciach. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że zachowujesz się bardziej niż odpowiednio. Halina całą noc przeżywała nowe emocje. Dotykała swojego ciała i próbowała złapać doznania, które czuła na siłowni. Nie. W łóżku była w pełni usatysfakcjonowana relacjami z mężem, nawet więcej niż w rzeczywistości. Ale czasami tęskniła za nim, była przyzwyczajona do jego długiej nieobecności, ale tęskniła za jego dotykiem w samotne noce. Przy tych rzadkich okazjach, kiedy przychodziła do niego, mogli zostać w sypialni przez 24 godziny, tak bardzo za sobą tęskniąc, ale dzisiejszy wieczór był inny. Inny niż wszystko inne, a co najważniejsze, usprawiedliwiała się przed samą sobą, że to wcale nie było zdradzanie, a nawet fakt, że dotykała innego mężczyzny, to była tylko praktyka, którą po prostu musiała mieć, aby poznać siebie i przywołać swoją wewnętrzną energię. Oczywiście Stefan niczego się nie dowie. Nawet jeśli wróci, powie tylko, że chodzi na jogę. Halina cały tydzień buja w obłokach. Nawet Stefan zauważył, że żona jakoś się zmieniła, stała się spokojniejsza. Na jego pytania odpowiadała, że chodzi na jogę, że bardzo jej się podoba i czuje przypływ wewnętrznej siły. Oczywiście bardzo za nim tęskni, ale nie może jeszcze przyjechać, bo nie może znaleźć wygodnego mieszkania. Przemilczała też fakt, że przyjaciółka jej nie szukała. Nie powiedziała też tego, czego sama się domyślała. Natalia po prostu nie miała go na czym wynająć. Nigdzie też nie pracowała. Czasami prowadziła seminaria na temat poznawania świata wewnętrznego, ale to było rzadko. Stefania westchnęła i zaczęła nienawidzić swojej nowej przyjaciółki. Minął kolejny miesiąc. Halina co tydzień chodziła na sesję tantry. Eugeniusz stał się jej stałym partnerem. Ich ciała wibrowały razem. Tak, był dotyk. Ze strony Eugeniusza coraz bardziej wyraźne. Ale ponieważ Halina traktowała te uwagi wyłącznie jako praktykę, nie sądziła, aby tymi sesjami w jakikolwiek sposób uraziła męża. Kilka razy wybrali się nawet razem do teatru. Gdy nadszedł czas premier teatralnych, stosunki z Wandą oziębiły się, rzadko się spotykały. Natalia nie lubiła teatru, Halina nie odrzucała tej propozycji, szczególnie lubiła po premierze porozmawiać z kimś o tym, co widziała. Nie uważasz, że Eugeniusz bardziej do ciebie pasuje niż twój mąż? Jakimś cudem Natalia rozpoczęła rozmowę. Co masz na myśli, kochanie? Że on cię rozumie, kocha teatr, te wszystkie wycieczki do muzeów, nawet czytacie te same książki. No i plus praktyka. Wyobraź sobie, gdybyś spotkała Eugeniusza jako kobieta i mężczyzna, mogłabyś osiągnąć prawdziwą nirwanę. Nie, ja kocham Stefana. Gdyby podzielał moją pasję, Eugeniusza nie byłoby na moim horyzoncie. A tym bardziej, dlaczego uważasz, że podobam mu się jako kobieta? Ale tu Halina kłamała, czuła, że ten mężczyzna bardzo jej się podoba, ale nie pozwalała ani jemu, ani sobie na zbyt wiele. Jestem ślepa, zaśmiała się Natalia. Zastanów się. Pięknie razem wyglądacie, a twój piastun nie jest ciebie wart. Takie rozmowy pojawiały się coraz częściej. W końcu Halina poprosiła ją, aby więcej o tym nie mówiła i zamknęła temat. Natalia wzruszyła ramionami i zamilkła na chwilę. Halina zresztą zaczynała mieć dość swojej przyjaciółki. Za bardzo wchodziła w jej przestrzeń osobistą. Opowiadała o Stefanie i ich związku, prawie celowo umawiała się z Eugeniuszem poza treningami, obrażała się, gdy Halina rozmawiała z Wandą, jakby była zazdrosna, a Halina miała nowe hobby i treningi z Natalią przestały ją tak interesować. Za oknem mocno padało. Halina podsunęła Natalii kubek gorącej herbaty, postawiła przed nią talerzyk z jej ulubionym ciastem i bardzo ostrożnie rozpoczęła rozmowę. Natalia, przepraszam, Stefan niedługo przyjeżdża. Możemy ci pomóc znaleźć mieszkanie. Nie nagabuję cię, ale Stefan zasugerował, że chciałby spędzić ze mną trochę czasu sam na sam w domu. Nie owijała w bawełnę. Stefan niejednokrotnie mówił, że nadszedł czas, by oddać honory. Jeśli pieniądze są problemem, mogę pomóc na razie.
Natalia wydała wargi i spojrzała gniewnie na Halinę. To twój mąż. Tak dobrze nam razem. Gdybyś była z Eugeniuszem, byłby szczęśliwy, mając cię za sąsiadkę. Nie zdajesz sobie sprawy, że kompletnie do siebie nie pasujecie? Ty jesteś taka wyrafinowana, a on to głupek. W ogóle go nie znasz. Och, z tego co mówisz, znam go równie dobrze jak ciebie. A zdjęcie tego mamuta jest na każdej ścianie i na każdym stole w tym mieszkaniu. Powiedz mi, czy on traktuje cię tak samo jak Eugeniusza? Nie chcę i nie będę z tobą o tym rozmawiać. Tym razem była naprawdę zła na Natalię. Zajmij się już szukaniem mieszkania, bo mój mamut zaraz tu będzie. Halina odstawiła pusty kubek do zlewu i dumnie opuściła kuchnię. No, no. Nasza wyniosła głupia pokazała pazurki. No, no, no. Nasłuchiwała oddalających się kroków Haliny, usłyszała zamykające się drzwi do jej pokoju, zamknęła się w wannie i wybrała numer. Trzeba działać i bądźmy jakoś ostrożni. Nie spłosz naszego ptaszka. Znalazłeś człowieka z brygady? Jak najbardziej. Jak tylko weźmie się w garść, powiedz mu, bo inaczej nie dostanie kwartalnej premii. To wszystko. Światła zgasły. Natalia włączyła wodę, umyła twarz i poszła spać. Rano Halina rozmroziła się, przeprosiła, że nie powstrzymała emocji i poprosiła, aby była bardziej lojalna wobec ukochanego mężczyzny. Natalia też przeprosiła, mówiąc, że rzeczywiście trochę spóźniła się z wizytą. Niedługo znajdę mieszkanie, nie martw się. Jeśli nie, wprowadzę się do senseja. Od dawna prosił mnie, żebym dzieliła z nim nie tylko trening, ale i mieszkanie. To wspaniale, naprawdę się cieszę. Dzień minął szybko, szukałyśmy ogłoszeń, dzwoniłyśmy, znalazłyśmy kilka odpowiednich, które spodobały się Natalii. Dziś był dzień ćwiczeń. Natalia przeprosiła i powiedziała, że pójdzie oglądać mieszkania, ale zadzwonił Eugeniusz i zgłosił się po Halinę i zawiózł ją na zajęcia. Po 4 godzinach Halina wyszła z sali podekscytowana. Eugeniusz wziął ją za rękę i zaproponował spacer. Halina zgodziła się. Po takich spotkaniach czasami potrzebowała czasu, aby dojść do siebie. Szli chodnikiem, rozmawiając o dzisiejszym spotkaniu. Uczestniczyła w nim bardzo kolorowa para, na pierwszy rzut oka nowicjusze. Kobieta przyprowadziła na ten wieczór swojego partnera. Wrzeszczał, gdy ktoś go dotykał. Eugeniusz przez cały wieczór chwalił Halinę, mówiąc, że bardzo się rozwinęła podczas praktyki i chętnie pokazałby jej program. Razem mogliby osiągnąć całkowitą nirwanę. Nie będę oszukiwać męża nawet w ten sposób. On nigdy się nie zorientuje, że to nie jest czysty seks. Nie chcesz doświadczyć uwolnienia swojej pełnej wewnętrznej mocy? Chcę, naprawdę chcę, ale Stefan. Stefan się nie dowie, to po pierwsze. A po drugie, nie zamierzam się z tobą przespać, mimo że jesteś bardzo atrakcyjną kobietą. To tylko ćwiczenia, nic więcej. Halina obiecała przemyśleć tę propozycję, poprosiła o wezwanie taksówki i poszła do domu. Natalia pakowała się. Powiedziała, że znalazła bardzo ładne mieszkanie niedaleko sali, w której czasami prowadziła zajęcia. Pieniądze są niewielkie, więc już jutro zwolni pokój. Halina z jednej strony bardzo się z tego ucieszyła. Stefan niedługo przyjeżdżał, a ona tęskniła za mężem, ale z drugiej strony tak przyzwyczaiła się do Natalii, że nie wyobrażała sobie życia bez niej. Ustalono, że jak tylko mąż wyjedzie na kolejny projekt, Natalia przyjedzie na kilka tygodni w odwiedziny. Halina była sama w pustym mieszkaniu, chodziła z kąta w kąt i nie mogła znaleźć sobie miejsca. Nagle poczuła dotkliwie swoją samotność, nigdy wcześniej jej to nie spotkało. Mieszkała sama od miesięcy, czasem wychodziła z koleżanką, a jej jedyną rozrywką były różne kursy. Nagle zdała sobie sprawę, że wszystkie te hobby były tylko okazją do częściowej ucieczki od samotności, a jedyną rzeczą, którą naprawdę lubiła, była medytacja, gdzie czuła się potrzebna. Bez bratniej duszy nie można było osiągnąć nirwany. Napisała do Eugeniusza, że jest gotowa spróbować, ale jeśli coś pójdzie nie tak, poprosi o zaprzestanie. Eugeniusz był bardzo zadowolony z jej decyzji i powiedział, że jak tylko wszystko będzie gotowe, zaprosi ją na indywidualną praktykę. Kilka dni minęło w ciszy i spokoju. Halina przygotowywała się na przyjazd męża, kupowała jego ulubione potrawy. Czyniła przygotowania, aby nie musieć stać pół dnia przy kuchence. Opracowany został program kulturalny. Halina postanowiła nawet zaproponować mu wspólne wakacje na kempingu. Pogoda była bardzo sucha i słoneczna. Znalazła kilka opcji. Wstępnie zarezerwowała jedną z nich, kupiła nowy dres i buty sportowe, zrobiono generalne porządki.
zaalarmowała znajomych, że Stefan niedługo wróci i fajnie byłoby spotkać się wszyscy razem. Dzwoniła teraz do Stefana codziennie, pytając, kiedy skończą projekt, kiedy przyjedzie, ale nie wiedział jeszcze, ile dni będzie w delegacji. Już niedługo, kochanie, już niedługo. Ja też bardzo za tobą tęskniłam, kotku. W piątek wieczorem Halina wyjechała na praktyki. Eugeniusz uśmiechnął się enigmatycznie i powiedział, że prawie wszystko jest gotowe. Właściwie Halina nie bardzo wiedziała, co dokładnie trzeba tak długo przygotowywać. Pokój, kadzidełka, maty do jogi – to wszystko było potrzebne. Chciała spróbować osiągnąć nirwanę przed przybyciem Stefana. Spotkałaby go całkowicie odnowionego, uduchowionego, zdolnego do kontrolowania przepływu wewnętrznej energii. Na pewno by to zauważył i, była pewna, mogłaby go przekonać do wspólnych ćwiczeń w domu. W końcu nienawidził baletu i opery. Ale DLA, jej dobra, był gotów przesiedzieć wiele godzin na spektaklu, który go nudził. Owszem, czasem chrapie na cały pokój, ale i tak chodzi. A na wieczorach muzycznych słucha jej Gerry na pianinie, chociaż w ogóle nie rozumie muzyki i wolałby obejrzeć jakiś mecz w telewizji, ale siedzi i uśmiecha się z miłością. Tak, zdecydowanie będzie wspierał jej nowe hobby. To będzie nowy etap w ich związku. Całkiem możliwe, że po takim poznaniu się mogłaby zajść w ciążę i urodzić Stefanowi córkę lub syna, a wtedy nie byłoby już DLA niej samotności. Ale zanim będzie mogła mówić o wspólnych ćwiczeniach, oczywiście sama będzie musiała się tego nauczyć. A nikt inny, czyli Eugeniusz, nie mógł jej w tym pomóc. Codziennie dzwoniła do Natalii. Natalia też dzwoniła i pytała, jak sobie radzi sama. Czy mąż przyjechał? Pytała, kiedy ona i Eugeniusz rozpoczną indywidualną tantrę. Halina sama chciała wiedzieć, a w ostatniej rozmowie poprosiła koleżankę, aby pospieszyła się z Eugeniuszem, bo inaczej wszystko trzeba będzie odkładać w nieskończoność, gdy Stefan będzie w domu. Stefan z dnia na dzień czekał na zamknięcie projektu. Wszystko było już dawno gotowe, czekali tylko na podpisy do odbioru i mogli wracać do domu. Zarobił sporo pieniędzy i pomimo tego, że większość wysyłał prosto do żony, miał sporo oszczędności. Halina dzwoniła codziennie. Dawno nie widział się z żoną i tęsknił za nią tak samo jak ona. Odwołała kilka wyjazdów, aby się z nim zobaczyć z powodu swojej przyjaciółki. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Bardzo się cieszył, że wyprowadziła się z ich mieszkania. Marzył o tym, żeby zamknęli się w swoim gniazdku na kilka dni, głodując za sobą nawzajem, a potem zasugerowałby, żeby pojechała na wakacje gdzieś, gdzie jest ciepłe słońce i morze. Tutaj w Rosji na wybrzeżu mieli akurat sezon aksamitny. O zagranicznych wyjazdach w ogóle nie było mowy, tam zawsze jest ciepło, a pieniędzy starczy na wakacje w każdym zakątku świata, gdzie tylko jej ukochany zapragnie. W końcu papiery zostały podpisane, a bilety kupione. W ostatniej chwili Stefan zmienił zdanie, by uprzedzić żonę o swoim przyjeździe. Postanowił zrobić ukochanej niespodziankę. Wiedział, że jej nowym hobby jest joga w piątki. Resztę dni spędzała w domu, sprzątając ich rodzinny dom. I tak, z samolotu na ojczystej ziemi wezwano taksówkę, a w drodze do domu postanowił, jak zawsze, zatrzymać się w centrum handlowym po bukiet wspaniałych kwiatów. Białe róże były jej ulubionymi. Wkrótce miał wylądować. Natalia usłyszała męski głos. Wszystko gotowe. Przyjadę po nią o 7:00. Spotkamy się na miejscu. Doskonale. Natalia zaśpiewała ochrypłym głosem. Dziękuję, bracie, i życzę powodzenia. Uważaj na siebie. On jest 2 razy większy. Nie wiem, jakie szczyny pójdą do głowy tego kolesia. Nie martw się. Nie zrobi tego publicznie, ale to zależy od przypadku. Jesteś pewien, że tam będzie? Na pewno. Zawsze kupuję jej białe róże w drodze do domu. Dobrze, do zobaczenia później. Do zobaczenia. Stefan miał przyjechać jutro lub pojutrze. Już zdawała sobie sprawę, że nie będzie mogła spotkać się z ukochanym w odnowionym charakterze. Cóż, będzie musiała zrobić to sama. Była pewna, że nie uda jej się nakłonić Stefana do przyjścia na trening, a nie mogła mu o tym powiedzieć. Ukrywała prawdę przez tyle miesięcy, że było już za późno, aby mu o tym powiedzieć. Musiała więc spróbować sama w domu. Siedziała w kuchni, rozkładając karty, gdy jej telefon zawibrował w pobliżu. Spojrzała na przychodzącą wiadomość. Dziś o 7:00. Czekam, Eugeniuszu. Halina podskoczyła na krześle, jakie to ekscytujące. Odpisała grzecznie i poszła się przygotować. Wystarczyły rajstopy i bezkształtna bluzka.
W pierwszej chwili nie chciało jej się nawet nakładać makijażu, ale potem przypomniała sobie, że spotkanie jest przecież w centrum handlowym i mimo wszystko warto było doprowadzić się do porządku. Punktualnie o 7:00 weszła do sklepu i skierowała się do butiku z kwiatami. Nawiasem mówiąc, był to ulubiony sklep Stefana. Zawsze kupował jej tu kwiaty. Eugeniusz stał przy wejściu z bukietem białych róż. Nie powinieneś był wydawać tyle pieniędzy, Eugeniuszu. Uśmiechnęła się do partnera. To nie tak, że jesteśmy na randce. Za każdym razem, gdy cię widzę, to jest randka. Randka naszych dusz. Eugeniusz odwzajemnił uśmiech i lekko objął Halinę. Nie wyrywała się, choć zrobiłaby to w innej sytuacji, bo dzisiejszy dzień był dla niej przełomowy. Stali tak zaledwie kilka sekund, ale wystarczająco długo, by Stefan mógł zobaczyć ich razem. Jego żona, jego ulubiona kobieta, przytulała się do jakiegoś mężczyzny, trzymając w dłoniach swoje ulubione białe róże. Ścisnął swój bukiet w dłoni, chciał podejść i uderzyć nim mężczyznę w twarz, a ją w głowę, ale postanowił zobaczyć, dokąd pójdzie para. Jakież było jego zdziwienie, gdy opuścili centrum handlowe i udali się pieszo, trzymając się za ręce i żywo dyskutując w kierunku hotelu. Wszystko w nim wrzało od emocji, które nim zawładnęły, i z trudem powstrzymywał się przed dogonieniem pary, chwyceniem Haliny w ramiona, wrzuceniem jej do taksówki, odwiezieniem do domu i kontynuowaniem tam rozmowy. Najpierw jednak zabił tego gika, który wlókł jego żonę do hotelu. Para weszła do lobby. Stefan poczekał chwilę, po czym również wszedł do środka. Zdecydował się pójść z nimi na całość w tej podróży upokorzenia. Tak, bardziej bolało go złapanie żony na gorącym uczynku w łóżku z kochankiem, ale najwyraźniej tego właśnie chciał. Zresztą co ona o nim widziała, 4 miesiące w roku był w domu, resztę czasu pracował daleko. Raz na jakiś czas odwiedzała go Halina, stale była pozostawiona sama sobie. Teraz uświadomił sobie wyraźnie, że to jej przyjaciel był powodem DLA, którego nie mogła go odwiedzać. To był ten zadbany mężczyzna. W środku szalał huragan. Jego podgardle ciekło, oczy płonęły. Zaciskał pięści, jakby rozgrzewał je do walki. Podszedł do recepcji. Ładna dziewczyna w recepcji uśmiechnęła się do niego uśmiechem, który przygotowała DLA wszystkich gości. Powitała go w hotelu i zapytała, w którym pokoju chciałby się zatrzymać. Na początku nie wiedział nawet, od czego zacząć rozmowę, ale potem zebrał się w sobie. Chciałbym wiedzieć, w jakim pokoju zatrzymała się para, która właśnie weszła do hotelu. Dziewczyna spojrzała na niego ze zdziwieniem, po czym ponownie uśmiechnęła się uprzejmie i odezwała. Przykro mi, nie udzielamy żadnych informacji o gościach. Tam jest moja żona, powiedział z rozpędem. Moja żona weszła do waszego hotelu z jakimś dziwakiem i teraz zabawia się z nim w waszym pokoju. Przepraszam. Dziewczyna spuściła wzrok. Bardzo mi przykro, ale nie jesteśmy upoważnieni do udzielania takich informacji. I tak. Stefan wyjął z portfela gruby zwitek banknotów i położył go na ladzie. Odłóż pieniądze, proszę. Nie mogę ci pomóc. Jeśli ci powiem, wyrzucą mnie z pracy. Mówiła bardzo cicho, potem głośniej. Ale może pan poczekać na żonę w holu? Poczekać? Czekać, kiedy będą się przewracać w łóżku? Ciszej, proszę, bo będę musiała wezwać ochronę. Dziewczynie naprawdę zrobiło się żal faceta, ale od chwili, gdy wszedł i zapytał o żonę, było jasne, że zamierza wszcząć zamieszki i prawdopodobnie zdemolować cały pokój. Proszę usiąść, recepcjonistka przyniesie herbatę. Po co mi herbata? Stefan odszedł od recepcji, usadowił się na krześle, po czym wstał, zaczął chodzić w te i z powrotem. Widać było, że ledwo może się opanować, żeby czegoś nie stłuc. Dziewczyna ostrożnie obserwowała gościa i nie wiedziała, co zrobić, czy poprosić o przyniesienie herbaty, czy wezwać strażników. Stefan rzucił jeszcze jedno spojrzenie na recepcjonistkę, wyszedł na zewnątrz i zapalił papierosa. Wiedział, że Halina spodziewa się go dopiero jutro, co oznaczało, że może w ogóle nie wrócić na noc. Nie mógł siedzieć w holu i czekać, aż żona będzie się dobrze bawić. Zdawał sobie sprawę, że w międzyczasie zdemoluje hotel. Nie mógł wrócić do domu i ganiać z kąta w kąt, wiedząc, że gdzieś tam jego żona jest obmacywana przez kogoś innego i jęczy w ramionach kogoś innego. Stefan wyjął papierosa i zapalił nowego. Boże, co robić? To, że żona go zdradzała, było faktem. To, że udusiłby ją własnymi rękami, również jest faktem. I co wtedy? Stefan wrócił do hotelu.
zapytał najmilszym głosem, czy para opuści pokój w najbliższym czasie. Wrzucił kilka czerwonych karteczek do magazynu z recenzjami i obiecał nie robić tu scen. Zapytał, gdzie może dostać drinka i skierował się do baru. Nalej mi podwójną whisky bez lodu. Barman uśmiechnął się, nalał szklankę i podał ją Stefanowi. Czy jest jakiś problem? Kłopot? Jakie kłopoty? Jego ulubiona kobieta jest w łóżku z kochankiem, a on siedzi jak głupi i czeka, aż ona się zabawi. Nie mam żadnego problemu. Stefan opróżnił szklankę i poprosił o powtórkę. Był w barze od około godziny. Nieźle się upił. Halina i jej kochanek nigdy nie wyszli. Wśród obsługi hotelowej musiała już krążyć plotka. Mrużyli na niego oczy, nie wytrzymał i wyszedł na zewnątrz. Padał deszcz. Jakby niebo płakało razem ze Stefanem za rozbitym małżeństwem, za bezpowrotnie utraconym zaufaniem, za utratą kobiety, którą kochał. Nie było sensu dłużej tu zostawać. Stefan zadzwonił po taksówkę i pojechał do domu. Cały czas śledziła go dziewczyna z samochodu zaparkowanego naprzeciwko wejścia. Zdjęła okulary, uśmiechnęła się z zadowoleniem i pojechała do domu. Halina wyszła z hotelu 3 godziny po rozpoczęciu treningu. Czuła się trochę winna przed Stefanem. Przy najwyższych wibracjach poczuła przypływ seksualnego podniecenia, które starała się przekuć w energię i wydawało się, że nawet jej się to udało. Eugeniusz stał się nagle natarczywym partnerem i wyraźnie chciał czegoś więcej. Halina wyskoczyła z pokoju pełna słusznego gniewu. Tak, nie powinna była ulegać pokusie. Miała przecież rację w swoim myśleniu. To wszystko powinna ćwiczyć z mężem, a nie z niczyim partnerem. Westchnęła i postanowiła powiedzieć Stefanowi o wszystkim po przyjeździe. Cóż, tak, ukrywała przed nim prawdę. Zwłaszcza, że był temu przeciwny, ale w końcu nie zrobiła nic złego. Wszystko, co wydarzyło się w pokoju, nie było zdradą i Halina była co do tego szczera. Zamówiła taksówkę, przemoczona czekała na samochód. Kiedy wyszła z domu, po deszczu nie było śladu, a ona nawet nie wzięła ze sobą parasola. Do domu dotarła dość szybko. Była zaskoczona, widząc Stefana na progu, gdy otworzyła drzwi. Stefan, kiedy przyjechałeś? Dlaczego mnie nie ostrzegłeś? Rzuciła się mężowi na szyję. Stefan nie przytulił jej, wręcz przeciwnie. Odciągnął ją od siebie i spojrzał uważnie w jej oczy. Czy coś się stało? Wydajesz się dziwna. Jestem. Przytrzymał dłonią jej ramię. Chodzi o to, że moja żona zdradza mnie z jakimś facetem w pokoju hotelowym. Oczy Haliny rozszerzyły się ze strachu i nagle zdała sobie sprawę, że Stefan ją widział i wszystko pomylił. Stefan, kochanie, wszystko ci się pomyliło. To studentka. Pamiętasz, jak ci mówiłam, że idę na jogę? Tak, rozumiem. Jej mąż uśmiechnął się gorzko i puścił jej oczko. Pakuj się, już tu nie mieszkasz. Spakowałem DLA ciebie kilka rzeczy. Odwrócił się, wszedł do pokoju i wyjął 2 duże walizki. To już prawie wszystko. Zobacz, co jeszcze chcesz i wynoś się. Stefan, kochanie, między mną a Eugeniuszem nic nie było. Wszystko ci się pomyliło. Wszystko ci wyjaśnię. Nie chcę nic słyszeć. Odejdź. Dokąd pójdę? Nie obchodzi mnie to. Jak ma na imię twoja dziewczyna? Idź do niej, jeśli nie chcesz iść do kochanka. On nie jest kochankiem. Halina powiedziała przez łzy. To tylko partner do ćwiczeń. Jakich ćwiczeń, Halino? Przysięgam, że nic się nie stało. Halina już szlochała. Proszę, posłuchaj mnie. Stefan spojrzał na żonę i zrobiło mu się jej żal. Z drugiej strony zawsze pakowała się w kłopoty. Tak łatwo było ją oszukać. Może to była prawda. Dobra, wchodź, mów. Halina wślizgnęła się jak mysz do kuchni i usiadła na brzegu krzesła. No, Halina, bez teatrzyku, słucham. Stefan usiadł naprzeciwko i czekał. Pamiętasz Natalię? Zapoznała mnie z tantrą. To taka filozofia. Daruj sobie. Z grubsza wiem, co to jest. Cóż, ponieważ powiedziałeś mi, żebym tego nie robił, a ja nie byłem zainteresowany, i tak poszedłem. Ale to była prawda. Jeśli w głowie żony jest jakieś pragnienie, to zgasić światło, rzucić granat. Naprawdę chciałam tam z tobą pojechać i dziś pomyślałam, że dowiem się wszystkiego, a potem ci to pokażę, wiesz? Powiedzmy, że udaję, że ci wierzę. Gdzie jest dowód? Możemy zadzwonić do Natalii, albo jeszcze lepiej, możesz pójść ze mną na trening i sam się przekonać. Boże, po tylu latach powinnam była się zorientować, jaki z ciebie podlotek. Przysięgnij, że z tą twoją nic się nie stało. Przysięgam, kochanie, przysięgam.
Halina wstała i przytuliła się do męża. Odciągnął ją delikatnie, dając do zrozumienia, że to nie koniec rozmowy i będzie czekał na dowody od żony. Powiedz mi, co trzeba zrobić. Ja to zrobię. Odezwała się cicho. Na początek proszę cię, żebyś nie spotykał się z nikim innym bez mojej wiedzy. Chodzenie do hoteli z innym mężczyzną, co ty sobie myślisz? Stefan poczuł kolejną falę agresji. Nie wierzę ci, przepraszam. Wstał i poszedł do drugiego pokoju. Halina opadła z powrotem na krzesło, opuściła głowę na dłonie i zalała się łzami. Szlochała cicho w kuchni, nasłuchując odgłosów w sąsiednim pokoju. Chciała zadzwonić do Natalii i poprosić o pomoc w wyjaśnieniu mężowi, że nie było żadnej zdrady, ale on i tak był już zaocznie przeciwny jej i ich przyjaźni. A teraz, gdy wplątała ją w całą historię, nawet nie chciał słuchać. W końcu nikt nie ciągnął jej za rękę. Sama poszła. Po drugiej stronie miasta Natalia od kilku godzin siedziała przy telefonie, czekając na telefon od Haliny. Według jej obliczeń owca musiała zostać wyprowadzona z domu przez Piastunkę i musiała do niej zadzwonić. Wanda? Nie, kolejna mięczak, nie. Halina by do niej nie poszła. Przez te kilka miesięcy, kiedy Natalia u niej mieszkała, praktycznie przestały ze sobą rozmawiać. Dopilnowała tego. Nie chciała, aby cały jej wysiłek został zniweczony przez mur obiektywizmu przyjaciółki. Powinnam do niej zadzwonić? Nie, nie mogę okazać zainteresowania. Z drugiej strony i tak dzwoniły codziennie. Zwłaszcza Halina od razu napisała, że w końcu doczekała się praktyki. Właśnie podniosłem słuchawkę i zadzwonił Eugeniusz. Twoja wybiegła z pokoju jak oparzona. Ale mam nadzieję, że uszanowałeś moją prośbę. Wszystko poszło zgodnie z planem. Mówię ci, wyleciał z pokoju jak ptak. Nic się nie stało, ale Stefan na pewno wszystko widział. Mało tego, pojechał za nami do hotelu. Nieważne, Stefan wszystko widział, to wystarczy. Mam taką nadzieję. I słuchaj, no dalej siostro, skończ to. Zemsta zemstą, ale musimy żyć tu i teraz. Wystarczy, masz już dość. Czas czynić honory, czas wracać do domu. I dokładnie to zamierzam zrobić. Eugeniusz nie rozumiał, co zrobi siostra, westchnął do telefonu i wyłączył go. Halina była zmęczona płaczem, zmęczona siedzeniem na krześle. Nogi i plecy miała tak sztywne, że gdy się poruszyła, to jakby 1000 igieł wbiło się w jej ciało. Wstała, otrzepała się i ostrożnie weszła do pokoju. Na kanapie spał Stefan. Ponieważ jej mąż był bardzo długi i po prostu nie mieścił się na niej na całej długości, jego nogi zwisały nienaturalnie z kanapy. Jego ramiona przytulały się do poduszki. Było to tak wzruszające, że w przypływie miłości naprawdę chciała położyć się obok niego i skulić obok niego. Ostrożnie wzięła kratę z sypialni i przykryła Stefana. Był zmęczony. Długa podróż. Zwłaszcza, że zauważyła, że pił, martwił się, szukał tych śmiesznych oskarżeń. No nic, jutro udowodni mu swoją niewinność i wszystko będzie jak dawniej. I koniec z oszustwami. Obiecała sobie Halina. Poszła do sypialni i postanowiła spróbować zasnąć. Głupie myśli kłębiły się w jej głowie, że jutro wstanie i będzie chciał rozwodu, że nie zdoła go przekonać, że mówi prawdę, że czas skończyć z kursami i seminariami i może Wanda miała rację, znaleźć pracę. Ma tyle dyplomów, ma tyle umiejętności. Musi tylko dowiedzieć się, co sprawia jej największą frajdę. To wszystko. Pracowała do rana, nie mogąc o niczym myśleć. Zasnęła nad ranem. Obudziły się prawie w tym samym czasie. Halina wyszła do przedpokoju, gdzie na kanapie spał Stefan, a jej kroki obudziły go. Która godzina? Jest rano. Halina sięgnęła po męża, ale on się odsunął. Ręce jej opadły, cofnęła się i odwróciła do okna. Łzy spływały jej po policzkach. Halina, nie mogę tego zrobić. Przepraszam. Nie wierzysz mi. Znając ciebie, prawie wierzę. Pójdę z tobą wieczorem, gdziekolwiek powiedziałaś, ale tylko po to, żeby się upewnić, że mówisz prawdę. Dziękuję. Halina tylko skinęła głową, choć w jej sercu wszystko kipiało radością. Natalia nie mogła znaleźć sobie miejsca. Jeśli ten kretyn wybaczył żonie, to wszystko, co tak pieczołowicie budowała przez ponad pół roku, legło w gruzach. Pozostawało tylko przejechać drania tramwajem. Ale to i wszystko, co się z tym wiąże, sprawa karna. A ona nie chciała siedzieć bezczynnie. Telefon zawibrował, ale w końcu. Natalia powiedziała do siebie pod nosem i spojrzała na ekran.
Wiadomość rzeczywiście była od Haliny. Pisała, że przyjdzie dziś jak zwykle na zajęcia. Cóż, nie ma sprawy. Skoro przyszła na zajęcia, to wszystko ułożyło się tak, jak chciała. Jej dłonie aż chciały klasnąć. Stefan pakował się długo i w milczeniu. Halina od kilku minut stała na progu, gotowa do wyjścia, a Stefan grał na zwłokę i na nerwach. Jechali w milczeniu. Halina, jak napięta struna, czekała na decyzję Stefana. Oczywiście, że to ona była winna, ale tylko za ukrywanie faktu, że poszła na trening. No i jeszcze Eugeniusz. Zawsze traktowała go jak zwykłego partnera do tantry. Ale czy teraz była w stanie udowodnić to mężowi? Szczerze mówiąc, była zdumiona jego chłodem. Była pewna, że Stefan uderzyłby w twarz zarówno swoją kochankę, jak i ją. Gdyby kiedykolwiek zobaczył ją w takim stanie, na jego miejscu zrobiłaby to samo. Cóż, może Stefan sam się zorientuje. Może Natalia mogłaby pomóc. Poszli do szatni, założyli kapcie, przebrali się i w milczeniu udali się na salę treningową. Natalia i Eugeniusz stali w najdalszym kącie, cicho o czymś rozmawiając. Chodź, przedstawię cię tam Natalii i Eugeniuszowi, ale proszę, zachowaj spokój, dopóki nie będziesz pewien, że mówię prawdę. Stefan przeniósł wzrok na żonę. Mimowolnie zacisnął pięści, wciągnął powietrze i skinął głową. Proszę. Halina delikatnie ujęła jego dłoń. Obiecałeś. Dobrze, chodźmy. Dziewczyna stojąca z mężczyzną z hotelu wyglądała mu znajomo i dopiero gdy podeszli bliżej, zdał sobie sprawę, kim jest. Nawet fakt, że przefarbowała włosy na ognistą brunetkę, nie powstrzymał go przed przypomnieniem sobie przekleństw, jakimi kobieta obrzuciła jego i jego rodzinę, gdy przyszedł pożegnać się z jednym ze swoich pracowników. Z jakiegoś powodu uważała go za odpowiedzialnego za tragedię, która wydarzyła się wiele miesięcy temu na ostatniej budowie jednego z jego podwładnych. Natalia spojrzała na zbliżającą się parę i zbladła. Chwyciła Eugeniusza za ramię i szepnęła: chodźmy stąd. Nie dało się jednak zniknąć niezauważonym. Para szybko zbliżyła się i znalazła się przed bratem i siostrą. To jest Natalia, powiedziała Halina, wskazując na swoją przyjaciółkę. A to mój partner treningowy, Eugeniusz. Znamy się, prawda? Tylko, że ty chyba miałaś na imię Zuzanna. Pierdol się! Dziewczyna odepchnęła stojącą jej na drodze oszołomioną Halinę i pospieszyła w kierunku wyjścia. Eugeniusz już miał ruszyć za nią, ale Stefan złapał go za ramię i szepnął do ucha. Nie spiesz się, masz nam coś do powiedzenia. Eugeniusz skinął głową i cała trójka wyszła z sali. Stefan posadził chłopca na przednim siedzeniu, wskazał spojrzeniem, aby Halina usiadła z tyłu. Sam usiadł obok Eugeniusza. No dalej, opowiedz mi o tym. Jesteś bratem Zuzanny, albo Natalii, albo jakiegoś innego imienia. Wszystko ci powiem, tylko mnie puść. Stefan nie zauważył, jak chwycił Eugeniusza za ramię tak mocno, że pobielały mu knykcie. Rozluźnił uścisk i wyszeptał. Mów. Stefan pracował na budowach od wielu lat. Stworzył własny zespół elektryków, którym całkowicie ufał. Pracowali porządnie, nie kradli, a jeśli kradli, to z umiarem. Nie popadali w nałogi i nikt nie został uznany za winnego poważniejszych wykroczeń. Pracowali porządnie, szanowali szefa, jak to się mówi, szli za nim przez ogień i wodę, co w fachowym języku oznaczało: szef ma zawsze rację. To był główny kręgosłup, z którym przekazywali wiele przedmiotów. Oczywistym jest, że pracownicy byli również zatrudniani na miejscu i stanowili większość. Nie każdy mógł sobie pozwolić na opłacenie zakwaterowania i kosztów podróży oprócz pensji. Ale jeszcze trudniej było znaleźć specjalistów takiej klasy. Tak więc rok temu Marian znalazł się w ich brygadzie. Nie był złym facetem, wesoły, wygadany, zawsze mrugał do wszystkich okiem, zanim zażartował, a dowcipy miał na każdą okazję. Lubił wypić, może trochę więcej niż inni, ale do tej pory trzymał się na uboczu i nie pokazywał się szefowi z kacem. Wszyscy wiedzieli, że ma piękną żonę i spodziewa się pierwszego dziecka. Powiedział wszystkim, że już prawie wybrał imię i pokazał zdjęcie swojej Zuzanny, mówiąc, że chciałby mieć syna o takich samych oczach. Ogólnie rzecz biorąc, był świetnym pracownikiem. Stefan czasami zauważał, że Marian wydawał się lekko podchmielony, ale ponieważ wcześniej zawsze się uśmiechał i żartował, nie prychał. Budowa była skomplikowana. Byli na etapie układania linii kablowych, instalowania i podłączania sprzętu. Wszystkie prace odbywały się na dużych wysokościach. Nowe centrum handlowe było praktycznie pozbawione przęseł.
Marian musiał wykonać swoją część pracy, czyli przygotować przepusty do dalszego układania. Wszyscy zawsze pracowali w pasie montażowym. Dlaczego nikt nie zwrócił uwagi na fakt, że Marian wspiął się na wysokość bez uprzęży bezpieczeństwa, nigdy nie stało się jasne. Każdy miał swoją pracę do wykonania, nie było czasu na pilnowanie innych. Marian spadł, nie było sensu wzywać karetki, zginął na miejscu. Medycyna sądowa wykazała 0,7 ppm. To niedopuszczalny limit alkoholu we krwi, więc Marian wspiął się na szczyt kompletnie pijany. Tak, to była wina brygadzisty, który nie nadzorował swoich pracowników i zostałby ukarany, ale Stefan miał wolny dzień. Jego żona właśnie do niego przyjechała, a weekend miał wolny na własny koszt. Zastępca brygadzisty z sąsiedniej brygady po prostu nie znał wszystkich z widzenia. Dał plan pracy i wyjechał na swoją stronę budowy. Na pogrzebie Marian dowiedział się, że jego żona Zuzanna straciła dziecko tego samego dnia, w którym dowiedziała się o śmierci męża. Podszedł do niej, by złożyć kondolencje i wyciągnął kopertę. Były w niej pieniądze zebrane przez brygadę na pomoc wdowie. Nawiasem mówiąc, gdyby nie kolor włosów, wyglądałaby bardzo podobnie do Haliny, tylko nie tak bujnie ukształtowana, też drobna, z dużymi oczami. Zuzanna wyrzuciła kopertę i obrzuciła Stefana, jego żonę i przyszłe dzieci stekiem przekleństw. Rzuciła się na faceta z zamiarem podrapania go po twarzy. Rozżaloną kobietę ledwo udało się odciągnąć. Przez długi czas była pod wpływem środków uspokajających. Stefan opuścił cmentarz, nie będąc sobą. To chyba nie była jego wina. Nie było go na miejscu i nie wpychał na siłę alkoholu do ust faceta, ale i tak, gdyby tam był, nie pozwoliłby Marianowi wspinać się bez asekuracji. A gdyby zobaczył, że jest pijany, nie pozwoliłby mu nigdzie iść. Żona Mariana nawet przeprosiła później za scenę na cmentarzu. O wszystkim jakoś zapomniano, teren przekazano. Wypadki są rzadkie, ale się zdarzają. Nikt nie jest na to odporny. Stefan zaczął tylko uważniej przyglądać się swoim pracownikom i nie dopuszczał ich do pracy, nawet jeśli byli na lekkim kacu. Ale Zuzanna nie zapomniała sprawcy. Ani jemu, ani jego żonie, przez którą brygadzisty nie było. Dzięki znajomościom Mariana dowiedziała się, gdzie mieszka Stefan, że jego żona przez większość czasu czeka na niego w domu, że jej przestępca i sprawca śmierci jej męża i dziecka jest szczęśliwie żonaty. I wszelkimi sposobami postanowiła zniszczyć to małżeństwo. Chciałem skrzywdzić jego żonę, gdy straciła męża i nienarodzone dziecko. Jej brat Eugeniusz obiecał jej pomóc. Tak naprawdę bał się o siostrę. Widział, w jakim jest stanie i uznał za stosowne zgodzić się z nią i pomóc w jej planie zemsty. Pozwolić jej to zrobić, niż oszaleć z żalu. Celowo przeprowadzili się do tego miasta, w którym mieszkali Stefan i Halina i zaczęły się miesiące oczekiwania na rozpoczęcie planu zemsty. Planu jako takiego nie było. Zrodził się samoistnie, gdy w trakcie inwigilacji Zuzanna zorientowała się, że żona Stefana, osoba całkowicie zmienna, w poszukiwaniu wewnętrznego spokoju zawsze ciągnęła na różnego rodzaju kursy doskonalące. Oczywiście Zuzanna zapisała się na nie i starała się zwrócić na siebie uwagę Haliny, co jej się udało. W końcu nie na darmo chodziła do klasy teatralnej w szkole. Jako pierwsza podeszła do niej Halina i tak zaczęła się ich fałszywa przyjaźń. Zuzanna, a właściwie Natalia, imię bardziej pasujące do tak wyniosłej osoby, za jaką chciała uchodzić. Była zdeterminowana, by zniszczyć małżeństwo Stefana i Haliny. A najlepszym środkiem do tego było cudzołóstwo lub jego pozory. Musiała ich rozbić. Według jej założeń Stefan miał zapić się i stracić pracę, a los Haliny mało ją interesował. Ta dziewczyna w ogóle nie była przystosowana do życia bez męża. Plan dojrzał niemal od razu, gdy się poznali. Zuzanna kiedyś praktykowała tantrę, wyszła za mąż i zapomniała o swoim hobby. Jej mąż był temu zdecydowanie przeciwny, a szczerze mówiąc, jej młodzieńcze hobby służyło bardziej doznaniom seksualnym niż rozwojowi duchowemu. Ale Halina bardzo łatwo dała się wciągnąć w te wszystkie bzdury. Zuzannę wydawało się pociągać wszystko, co ją wciągało. Przyjaźń z Wandą również została zniweczona. Akurat gdy Halina miała się spotkać z przyjaciółką, Natalia wymyśliła ciekawszą rozrywkę. Trzeba było tak to zaaranżować, aby Halina przestała interesować się Wandą. Z nieostrożną przyjaciółką dałaby sobie radę, ale ze Stefanem było znacznie trudniej. Ale ciekawość i wiara, że o to właśnie chodzi, o sens samego istnienia,
o poznanie własnego wnętrza i wyzwolenie wewnętrznej energii, wciąż zwyciężała dzięki senseiowi. Znali się kiedyś w młodości, a teraz los ponownie ich do siebie zbliżył. Jej brata długo przekonywano, że ktoś musi zostać partnerem Haliny, najpierw w ćwiczeniach, a potem w łóżku. Ale ona trzymała się z uporem nosorożca, a winę za to ponosił Stefan. Ale Zuzanna nie była typem, który rzuca wszystko w połowie. Skoro sam romans nie wypalił, to niech tak myśli. Wypłynęły stare powiązania z pracą męża. Znalazł się facet, który też uważał, że śmierć kolegi, choć pijanego i nieprzestrzegającego zasad BHP, to tylko wina brygadzisty. Obiecał nie tylko pilnować tego ostatniego i informować go, gdyby wychodził wcześniej do domu, ale też dopilnować, aby Stefan nie zdradził żonie dokładnej daty przyjazdu, a reszta była kwestią techniki. Stefan i Halina słuchali w milczeniu. Stefan nagle przypomniał sobie, jak kilka osób rozmawiało o ich wyjeździe do domu i ktoś powiedział, że chce zrobić niespodziankę swojej bratniej duszy i przyjechać wcześniej niż obiecał. Wszyscy od razu przypomnieli sobie anegdoty o mężach wracających z podróży służbowych i żonach z kochankami. Wiedział, że to nie DLA niego, ale wizyta niespodzianka była świetnym pomysłem. Stefan wysiadł z samochodu, zapalił papierosa, otworzył drzwi pasażera i wyciągnął upartego Eugeniusza za kark. Wynoś się stąd i powiedz siostrze, że jak jeszcze raz wsadzi nos w naszą rodzinę, to będzie z nią jeszcze gorzej. Halina wyskoczyła z samochodu, myśląc, że Stefan zacznie bić Eugeniusza. Ale on tylko odtrącił go i zataczając się wyszedł z parkingu. Halina podeszła i nieśmiało spojrzała w oczy Stefana. Obiecuję, żadnych więcej kursów, seminariów, szkoleń, chyba że online. Jeszcze jedno. Ja naprawdę chcę mieć dziecko. Kocham cię, mój zazdrosny misiu. I to jedyne życzenie, jakie masz. Kochanie, chodźmy. Ja też cię bardzo kocham. Rok później Halina urodziła piękną córeczkę. Stefan znalazł dobrą pracę w rodzinnym mieście, bez dojazdów. Halina pogodziła się z Wandą i teraz wychodzą razem z dziećmi. Nie, nie chcę pracować. Planuję urodzić syna trochę później, bo jedyny sens życia, jaki odnalazła i którego nie chciała już stracić, to mąż, rodzina i dzieci.